która jest... Teraz sklepik. Ja miałem nas... No, to jest... Patrol... Czekaj, nie ma, czekajcie... Lewiatan, Lewiatan i muchołapek! Lewiatan, muchołapek! Na spokojnie, nie podniecaj się, spokojnie, Boże. Czekaj, a Patrol co kupuje? Wszystko? Lewiatan i muchołapek! No bo ty 4000 będzie wydało, ale się wkurzał, aż wyszedł. Więcej, wszystko. Aż wyszedł, aż wyszedł, czad jak się śmieje. Wszystkie nocki, wszystko! Ale jaja! Cały sklep! Jak się wszyscy śmieją! Bo ze sklepu nic nie... Prócz kilofa jednak! Wszyscy są dolcy! Patrz jak się za głowę złapał, patrz! Jedny patrzol! Lewia! Omówiliśmy teraz! Ej, weź wyłącz ktoś mogo live'a! Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Patchol i jak widzieliście na zapowiedzi, właściwie na intro, założyłem się z moim czatem, że jeżeli wbiją 63 tysiące subów do sklepu, tam zostało chyba 15 minut, było 200 subów, to kupię cały sklep z nadzieją na nowe skiny. I niestety stało się co stało. Z racji tego, że dałem słowo, musiałem to zrobić i nie udało mi się kupić całego sklepu, czyli nie udało mi się kupić tego tańca Empire Axa, Lidera od Flytrapa. I czego jeszcze? I chyba to wszystko. Tych trzech rzeczy nie kupiłem. Ze względu na to, że nie można kupić fałdolców, coś się zbugowało ze sklepem, próbowałem przed chwilą, dalej się nie da kupić fałdolców. Nagrywałem to wideo na live'ie, ale niestety coś mi się zrobiło z tym wideo, że się nie nagrało całe i muszę to nagrać jeszcze raz. Dlatego to jest najsmutniejsze, sprawdź zanim kupisz ever. Od dzisiaj cel donate'a u mnie na streamie będzie na chleb albo na bułki. I teraz tak, mamy dwa najgorsze skiny. Dwa skiny, których powiedziałem, że nigdy nie kupię. Czasami trollowałem, że Lewiatana kupię jak będzie, no ale nie chciałem go kupić, ale już... No dałem słowo, musiałem to zrobić. Dlatego teraz tak, biorę Flytrapa i Lewiatana do testów. Mamy Lewiatana. Skin 0 na 10. Mamy Flytrapa, skina za 2000, bez plecaka, który jest 1 na 10. Z racji tego, że nie ma plecaka, jest 0 na 10. To jest przykre. To jest przykre. Miałem nadzieję na nowe skiny. Ludzie mieli taką bekę ze mnie. Ale niektórzy mówili, że szkoda. No dobra, nieważne. Kupiłem tak. Kupiłem Flytrapa, kupiłem Lewiatana, kupiłem zbierak od Flytrapa i kupiłem lotnię od Lewiatana. I teraz zrobimy sprawę, zanim kupisz, no bo to jest ten odcinek, prawda? Bierzemy Lewiatana, lecimy na plac zabaw szybko, żeby to nagrać, żeby miło na jak najmniej montażu. No to mnie nauczyło, żeby więcej się tak nie zakładać. I tak mówię, że jeżeli uda mi się dzisiaj jeszcze kupić fałdolce, to tak jak obiecałem, kupię resztę sklepu. Niestety Epic Games mnie strollowało i nie da się kupić na żadnej... Na konsoli nie mogłem kupić, na komputerze, przez PayPala, przez kartę nie mogłem kupić nigdzie fałdolców. I to jest przykre. I teraz tak. Lecimy tym Lewiatanem na jakąś górkę, szybko. No napiszcie sami w komentarzach, co sądzicie o tych skinach, bo ja już nawet chyba nie będę się wypowiadał więcej. Okej, okay, lotnia. Lotnia jest fajna. Lotnia ma fajne efekty, jest troszeczkę głośna, ale jest spoko. Nie jest jakaś zła. Zbierak od Flytrapa jest fajny i zostaje takie efekty przy uderzaniu, zaraz wam pokażę. I on kosztuje 800. Lotnia 1200, jest za droga. Dobra, mamy zbierak. Jak biegamy, to on się cały czas rusza. Jak uderzamy, zostaje takie efekty roślin, jak widzicie. To jest nawet spoko. Głos ma zwykły, jak zwykły zbierak, tak mi się wydaje, z delikatną taką nutą właśnie tego uderzenia drzewa, coś takiego. No ale sam skin. Nie. Dobra, pokażę wam jeszcze, co jest fajne w Lewiatanie. Dobra, mamy pistolety.
przy wychylaniu jego łeb pozwala mi zobaczyć tą, tutaj tą, tą stronę, widzicie? Ale to nic nie daje. To nic nie daje. Dalej widzimy tą rybkę i jak, nie wiem, strzelamy do typka, który jest tą skrzynką, no to patrzysz się na typka i widzisz tą rybkę obok i... Nie, nie. Flytrap. Lecimy po flytrapa, zobaczymy jak on wygląda. Locker, flytrap, bez plecaka, bo tak go dają, nie wiem dlaczego. No co ja mam powiedzieć o tych skinach? No, miałem totalnego pecha, no ale że dałem słowo, no to musiałem to zrobić. Więc to zrobiłem. To jest najgorszy odcinek z prawie zanim kupisz ever. Najgorszy. Masakra. Dobra. Lecimy gdziekolwiek, zobaczymy jak to działa. Zobaczymy jak ten skin wygląda w grze. Pokażę wam, czego nie kupować w tym odcinku. Że nie robić tego błędu. Jeżeli macie kanał na YouTubie, nigdy się nie zakładajcie z czatem o takie coś, bo... No chyba, że będziecie mieli mega szczęście i będą naprawdę fajne skiny, albo pół sklepu będziecie mieli. Drugi raz wyjaśniam. Nie ma tamtego odcinka, który nagrywam na live, ze względu na to, że połowa odcinka się skasowała. Prawdopodobnie przy tym, że mam kończenie wideo mam na minusie, a ktoś mi wysłał donate, żebym dodał osobę i tam był właśnie minus. Właśnie minus. Myślnik był w niku, a ja to dodałem i prawdopodobnie wtedy się kliknął ten minus i się zatrzymał wideo. I prawdopodobnie to jest przez to. Dobra, mamy flytrapa. Skin brzydki, skin bez plecaka, tak jak mówiłem. Przy wychylaniu ten łeb wygląda jak jakiś, nie wiem, grzebień koguta. Porażka. Porażka. Jak gramy takim skinem, jedyne co możemy zrobić, to zrobić tak i tak. I tak. I to jest wszystko. I tak. Dobra. Wczoraj też czad mnie męczył o to, żeby nagrać plecaki. Skin z plecakami, plecak ze skinami. Dlatego tak, flytrap z plecakami. Może być. Może być. Może być. Przepraszam. Nie, nie, nie. Właściwie to co nie, to będę przelatywał, a resztę to powiem, że no może być. Okej. Okej. No nie. Tam nie wiem ile powiedziałem plecaków, że pasuje tak w sensie, że może być ze 3, 4. No nie, reszta to jest masakra. Masakra, nic tu nie pasuje. Dobra, weźmy sobie Lewiatana. I tu będzie chyba jeszcze gorzej. I tu chyba będzie jeszcze gorzej. Nie. Nie, nie. Nie. Nie, to tarcza w miarę może być. No to kolorystycznie pasuje, ale stylistycznie w ogóle. Skrzydła nawet kolorystycznie. Do Lewiatana pasuje jeszcze mniej bugblingów niż do Flytrapa chyba. O, to może być. To może być, no. Płetwa może być. Frytki nawet nie pasują. Nic nie pasuje. To... Też nie. Nie, 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 nie. Nie. Nic nie pasuje. No ten plecak od niego pasuje mniej więcej. Poczekajcie. Odrzucę po prostu. Nie będę ich blokował.
No co mam powiedzieć. Najgorszy odcinek sprawdź zanim kupisz ever. Najgorsze skiny, najgorszy sklep. Jedyne co polecam z tego sklepu to jest, jeżeli mamy full fałdolców, to jest ten zbierak. Lotnia albo ta, albo od Lewiatana. I Empire Axe. Jest nawet w porządku. To jest jedyne co polecam z tego sklepu. Battle Pass tierów bym nie kupował w tym momencie, jeżeli macie problem z Battle Passem, ze względu na to, że jeszcze jest dużo czasu. Ile jeszcze jest czasu? 40 dni, to jest naprawdę mnóstwo czasu na wbicie karnetu. To jest naprawdę mnóstwo czasu, dlatego nie kupujcie Battle Pass tierów. One będą jeszcze raz w sklepie na pewno za jakiś czas, więc tutaj nie wydawajcie pieniędzy. Nie wiem, chyba że wam brakuje 10 do Ragnaroka, a już chcecie go mieć tak mega bardzo, no to już wasza decyzja, ale nie kupujcie. Ja idę żebrać na ulicę o chleb. Dziękuję bardzo za ten odcinek. Do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będą nowe skiny. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym. Do zobaczenia, cześć.